Hej, witam Was na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z filmikiem z ubrankami z Kika, ale to będzie taka składówka trochę filmików, bo będą ubranka z Kika, jakieś targi tam, kiermasz i... tak. A, i jeszcze smoczki, capteki. A więc tak, pierwsza rzecz to jest taka bluza. Za 4 zł, słuchajcie, kupiłam ją w Kiku, ona była przesyłana z dwóch dych, bez grosza. No i tak, i już dawno nie udało mi się znaleźć takiej przeceny. To jest rozmiar 56. Mówię, dawno nie udało mi się znaleźć takiej przeceny, bo teraz w Kiku wszystko jest dużo droższe. Ale fajnie, bo jest cieniutka, na lato była w sam raz. Kolejną rzeczą jest kolejna bluza w rozmiarze 50 i Maksio też już ją miał na sobie. I ona też, słuchajcie, była za 4 złote. I tak jak mówię, Maksiu już miał na sobie. Ona była z 15 na 4 przeceniona, więc w ogóle super okazja, moim zdaniem. I tak. Tak jak mówię, dawno mi się nie udało znaleźć w kilku takich promocji, bo kupowałam te bluzy w maju, od razu to mówię. I znowu wrzucam jakby zaległe filmiki. I trzecia bluza, taka Milusia, taka ciemna oliwka, taka zgniła oliwka, też w rozmiarze 50 i też była, słuchajcie, na 4 zł przeceniona. Nie wiem z ilo, bo nie było drugiej metki. No tak, ale też była za 4 zł. Tam widzicie wcześniejszą metkę też od 9 czy jakoś tak, no ale myślę, że też z 15 spokojnie kosztowała na początku. No, więc tak. To był taki krótki filmik z Kika. Sobie Maksiu leży w za małym bodziaku, który chyba już oddałam, tak mi się wydaje. To był maj, dlatego ma takie grubsze ciuszki. I zaraz zapraszam Was do kolejnych filmików z kolejnymi rzeczami ze sklepów. Hej, słuchajcie, nagrywam się z samochodu. Będzie taki króciutki filmik. Nagrywam się z samochodu, dlatego że w domu nie mam warunków, żeby to nagrać. A jestem dosłownie pod sklepem, pod apteką. Byłam dzisiaj, słuchajcie, w aptece kupić no tam jakieś leki takie, wiecie, alergiczne czy coś, bo się skończyły. I tak patrzę, wyprzedaż, mama i dziecko. Patrzę, co tam jest. Słuchajcie, nie uwierzycie, jaka okazja, tylko szukam drugiego. O, jest opakowanie. Zobaczcie. Smoki. Czekajcie, muszę wam tak pokazać. Smoki z Lowi, 0,3 miesiąca, te folk za 10 zł. Po prostu okazja mega. Wszystkie z Lowi były przecenione na dychę. Były też dziewczęce, różne chłopięce i w ogóle. I pokażę Wam drugie. Kupiłam ten, na te polowałam od dawna i nie mam jeszcze żadnego, więc też 0,3 za 10 zł. Chciałam kupić jeszcze dla Emmy, ale akurat jest koniec miesiąca w sumie, bo jest, znaczy prawie koniec, 19 maja, a ja mam jeszcze tyle badań do zrobienia i tyle wydatków, że niestety, no, mnie nie stać. Ale tak, stwierdziłam, że no, głupia bym była, gdybym nie wzięła, bo za dwie dychy to bym miała nawet nie jedno opakowanie, a tutaj mam za dwie dychy dwa opakowania. Więc tak, powiem Wam, okazja nie z tej ziemi, kupione. No, musiałam tak obniżyć, bo tu pani szła, nie chciała jej nagrać. A wy sobie pooglądajcie moją piękną zieleń w mieście. No i to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnym filmie kiedyś. Jeszcze nie wiem kiedy. Szukajcie sobie okazji, bo jak widzicie, zdarzają się czasem. I czasem można za spoko cenę kupić naprawdę fajne rzeczy. To tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Może coś pewnie dokleję do tego, bo pewnie coś gdzieś jeszcze zdobędę i coś nagram, no ale tak. No. Pa, pa.
Hejka, jak pewnie widzieliście te króciutkie filmiki, byłam na targach. Nie zdążyłam wam nagrać przed nic i powiedzieć, że na nie jadę, bo się bardzo spieszyłam. Byłam na targach, słuchajcie, dziecięcych w Smykolandzie, znaczy targach kiermaszu. Ale powiem wam, że była beznadzieja. Było tak drogo, niby do 50% zniżki na niektóre rzeczy, ale nigdy nie widziałam minus 50, głównie było minus 10. I to na jakieś badziewia, typu płyn do butelek, albo podkłady higieniczne. No, sorry, ale takie rzeczy można sobie kupić taniej, na przykład na Allegro. Więc tak, widzicie Maksia? Leży sobie w nowiutkim wóziu. Słuchajcie, on nadal śmierdzi fajkami, mimo tego, że go próbowałam wyprać i dwa razy ozonowałam. Zobaczymy. Słabe by było to, jak... no... by się okazało, że nie wywabię tego zapachu, zwłaszcza, że jak przyszłam do mojego pokoju, słuchajcie, rano po godzinie, to nadal śmierdział, no to śmierdział już w pokoju, więc to jest bardzo słabe. Tak, ale no, byłam na targach, znaczy na kiermaszu, nie udało mi się nic kupić na kiermaszu, dowiedziałam się, gdzie mamy komiks dziecięcy, więc myślę, że go kiedyś odwiedzę, bo warto odwiedzać takie miejsca. Ale byłam też na sali w Auchan, słuchajcie. I zaraz wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam skarpetki. Dwie pary. Znaczy, dwie pary. Dwa pakiety. To kosztowało 7 chodził. A tu mam, słuchajcie, też za 7 zł, ale one chyba jedne były po 8, jak mi się wydaje. Tylko tu już jest większy rozmiar, bo te były, słuchajcie, 12-14, a te są 15-17, bo nie było. I to jest słabe. I tutaj mamy tak, słuchajcie, z królisiem, szare, ale myślę, że też będą dobre na Maxie. I dwie pary białych, gładkich. Te są gładkie, a te są w szare gwiazdeczki. Super, bo one nie są takie jakieś tam, te są takie grubsze, a te są takie, słuchajcie, cieńsze. Chociaż te nie, te też są, słuchajcie, cieńsze. Super, bo właśnie nie mam takich malutkich, cienkich skarpetek. Więc tak, jedyne, co mi się udało, słuchajcie, kupić, to skarpetki. Ale dobre i to. Mówię, kiedyś pojadę do tego komisu dziecięcego, może wam coś nagram, może nie, raczej nie, bo on jest taki mały, więc będzie mnie ktoś widział, że nagrywam. Ale tak, ale może mi się uda tam coś kupić i wtedy dam wam znać. To by było na tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!